Cześć, dzień dobry, witam w Instytucie Literatury. Dzisiaj spotykamy się z Mateuszem Górniakiem. Cześć Mateusz. Cześć, bardzo mi miło. Porozmawiamy o jego debiutanckiej książce o zbiorze opowiadań Trash Story. Książka ukaże się niebawem nakładem wydawnictwa H-Art. Mati, na początek chciałem Cię zapytać, kim jest Mati? No, on Mati w Trash Story okazuje się być projektem schizotaktycznym. Ja gdzieś zaczynając ten projekt pierwszej książki, która miała kilka tytułów, wiedziałem, że muszę nauczyć się mówić w jakiś sposób literaturą i tego Matiego trzeba rozwalić, w sensie jakoś zdekonstruować i poszukać mu jak najwięcej innych nowych wcieleń, głosów, kontekstów, konwencji. Właśnie takiej, i ja nazwałem to sobie 3 lata temu, kiedy powstawały jakieś pierwsze fragmenty z tej książki, schizotaktyką czy schizolotką, nie? Że do tego, żeby pisać, potrzebowałem kategorii schizolotności i pracując na niej wyłonił mi się Mati, który okazał się być ciekawym przewodnikiem do tego, co próbuję zrobić. A to, co próbuję zrobić, to też jest gdzieś rozliczenie się z byciem chłopakiem dorastającym w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu i szukającym konkretnych jakichś wydarzeń, emocji, nie? Czy mającym jakąś moją własną wrażliwość, nie? Czy swoją własną wrażliwość. Ona już się staje obca, nie? I to jest taka fascynująca gra z pisaniem, które zaczyna się od siebie, a potem strasznie chce się od tego ja uciec i do trash story poza Matim wchodzi dużo, dużo, dużo więcej głosów, nie? Tak, bo potem mamy do czynienia w ogóle z rozbiciem podmiotowości, tak? Oddajesz głos przedmiotom, gratom, śmieciom wręcz, ale też innym postaciom czy zjawiskom. Do tego zaraz dojdziemy. Ja na początek chciałem Cię zapytać, bo Mati nas wprowadza tutaj w Trash Story i zapytać o Motta, bo mamy Herberta o szczurach. Mamy Filipa Matwiejczuka o hormonach słoneczku. Mamy Homara, który cytat jest tak naprawdę o wszelkich możliwych środkach. Cytat jest, w sensie bardzo fajnie, że o to pytasz, bo te Motta, strasznie tam sobie nabudowałem emocjonalnie i z Herbertem jest tak, że ten cytat z raportu z Oblężonego Miasta zaczyna też Kosmopolis DeLillo i Cronenberg też tego w ekranizacji używa. I jak zobaczyłem, że robi to też Cronenberg, to pomyślałem, że ja to odczytuję, to, że jednostką obiegową stał się szczur. Poza tym bardzo mi pasuje do jakiegoś układu tej książki, nie? Gdzie rzeczywiście szczur jest jednostką obiegową w tym sensie, że przechodzi przez ten cały świat, wyłania się i myślę, że jest kluczowy, nie? Tak, ale to jest szczur, w sensie to jest stworzenie. Szczur myślałem, jako... że będziesz, wiesz, czytając Motta, myślałem, że będziesz się bawił, wiesz, że Herbert mówi o walucie, czyli sypaniu, wiesz, tam szczurów gdzieś w jakimś nocnym klubowym świecie i że to jest jakby to tym zjawiskiem, a to chodzi faktycznie o szczura jako zwierzątko. Szczura jako, może nie jako zwierzątko, tylko jako hodowanie w sobie pragnienia, żeby pisać jak szczur. Coś takiego, nie? W sensie, kiedy wrzucam sobie takie patetyczne zdanie, nie? To lepiej mi się siada do pisania, lepiej mi się wstaje z łóżka, lepiej mi się czyta innych autorów i autorki. Jakby strasznie potrzebuję właśnie takiej swojej mitologii, nie? I właśnie, że za tym Herbertem to nie tylko właśnie jakaś moja fiksacja na pisaniu jak szczur, ale też po prostu uwielbienie dla polskiej poezji, jak jest długa i szeroka. Ja potrafię się zarumienić czytając Herberta od czasu do czasu, ale też polskiej poezji bardzo dużo zawdzięczam, no i przechodzimy do tego, że słońce
to hormony i tutaj poza tym, że uważam Matwiejczuka za jednego z najlepszych poetów na świecie, to też jest moim serdecznym przyjacielem i strasznie zrozumiałem, o co mu chodziło, kiedy napisał kiedyś, że słońce to hormony i pomyślałem, że tak, kurwa, to słońce to hormony, nie? W sensie kolega dobrze powiedział, nie? I to jest, o, ja tak napisałeś. No i to trzecie motto to jest fragment z manifestu ksenofeministycznego Homara, którego lektura bardzo dużo mi dała w przeciągu, on powstał w 2017 albo 2018 i od tego czasu czytam go regularnie jako też rodzaj paliwka do tego, żeby właśnie dzięki teorii móc pracować nad fikcją, nie? Że zdaję sobie sprawę z takiej mocnej zależności od tak spektakularnej teorii, jak ta, z którą się wtedy zetknąłem jako młody chłopak 4 lata temu. Mhm. Wiesz co, Mateuszu, tutaj czytając twoją książkę, która, jak wiesz, zrobiła na mnie ogromne wrażenie, wypisałem sobie po prostu dużo, nie wiem, hashtagów, pojęć, zajawek, wokół których sobie trochę pokrążymy pewnie skrótowo. Może byśmy zaczęli od potencjału autobiograficznego w tej książce, ponieważ no jest to kategoria problematyczna, zwłaszcza przy takiej prozie, gdzie rozbijasz ten podmiot, ale jednocześnie zaczynasz od tego, że jestem Mati, ten Mati nas gdzieś tam wprowadza i te wątki autobiograficzne oczywiście przetworzone jakoś się pojawiają, nie? Tak, w sensie, że na kartach książki. Że ja jako jeszcze młodszy chłopiec w liceum przeczytałem u Stanisława Brzozowskiego, że co nie jest autobiografią, to nie jest w ogóle. I powtórzyłem ten cytat chorą ilość razy, bo jest w ogóle fajny do mówienia. Mógłbym go mieć na koszulce, sprzedawać torby z takim tym, ale ja rzeczywiście prowadzę świadomą grę z autobiograficznym pisaniem tam, próbując właśnie wejść jako ja z pełną świadomością tego, co mnie, w sensie nie z pełną świadomością, ale z próbami zdobycia świadomości, co mnie kształtowało, wrzucić się w maszynkę literatury. I to pierwsze zdanie też jest właśnie, mam na imię Mati. To też jest, mam wrażenie, eleganckie przedstawić się w momencie debiutu, nie? Ale potem zaczynam rymować i mam na imię Mati i pierdolę policyjne pały. Chcę być dobry dla mamy i taty, a na obiad jeść fryty bataty. To nie jest fraza manifestowa, tylko to jest fraza, która mi się napisała na właśnie takiej literackiej mućce z zestawianiem sobie słów i mam wrażenie, że w sensie, że dla mnie to pierwsze zdanie jest o witalności literatury i wrzucenia siebie w tą literaturę. Ja tam w pierwszym rozdziale próbuję skonfrontować się właśnie z różnymi urządzeniami społecznymi, które spotkałem jako młody, w sensie jako dorastająca osoba. I teraz próbuję je nazwać, ale gdzieś uruchomić, nie? Że jak piszę o swoim dziadku, to dlaczego nagle przypomina mi się naćpany dopalaczami naganiacz, którego spotkałem na Sławkowskiej 5 lat temu. Mhm. Też jak piszesz o dziadku, to też jest taka, tam wybrzmiała właśnie na początek, taka gorycz nieświadomości przywileju, nie? Ludzi nas otaczających, no bo tak trochę mówi się o, nie wiem, o literaturze lewicowej, zaangażowanej i tak dalej, ale tą lewiczkę, no wiesz, tworzą często tacy, no nie wiem, zawodowi antyfaszyści, nie? I gdzieś tam to wybrzmiewa u tego dziadka. Tak, no w sensie, że Tania tutaj, wiesz... Że zrobiłem to pamiętam, jak pisałem to, jak zestawiałem te dwie rzeczy ze sobą i byłem wtedy gniewny, nie? W sensie na lewiczkę taką słabą, zakochaną w sobie. A propos zakochanej w sobie lewiczki, bo jak zaczynasz tą rymowaną taką quasi-rapową frazą, nie? Jestem mat i tak dalej, lecisz, to wtedy napisałem do ciebie wiadomość, czy będziesz się wkurwiał, jak będą cię porównywać do Masłowskiej, bo
trafi się recenzent, który będzie cię porównywał do Masłowskiej, ale no, ty postulujesz taką nową czułość, bym powiedział, a nie ironię, nie? Taką wyśmiewającą. Ja myślę, że jestem w stanie opowiedzieć twój stosunek do twórczości Doroty Masłowskiej i też jakichś takich nabudowanych na niej, no może nie na niej, tylko wokół jakiegoś też jej pola przez anegdotę, nie? Bo gdybym miał się tutaj odpalać, to też ani nie jestem... opowiem anegdotę o tym, jak chodziłem na Wagary do kina Światowid w Katowicach i byli, to było w liceum i było wtedy pokazywana adaptacja dramatu Masłowskiej, którą zrobił Grzegorz Jarzyna. I ja byłem oburzony tym filmem, w sensie jak można się tak śmiać, po prostu, nie? Siedziałem tam, tylko ja i starszy pan, którego znałem z kina, bo często się widywaliśmy na porannych seansach i po prostu, kurwa, nie wierzyliśmy, że można cisnąć tak obrzydliwą bekę, nie? I w sensie, i czemu to ma służyć? Poza tym uważam, że jest ma niesamowity warsztat jako pisarka, ale kiedy przychodzi co do czego, to chodzi mi o zupełnie inną rzecz, która i nazwałbym to strategiami czułościowymi, nie? Że ja też staram się żartować i staram się pisać lekką literaturę, czy jakąś wpadającą w ucho, opartą na flow, ale po to, żeby gdzieś dystrybuować ciepełko, a nie bekę, która po tylu latach jest tym bardziej drażniąca, nie? Że to jakby strasznie źle się zestarzała. No bo też z pisania Masłowskiej, wiesz, tam czasem po prostu wychodzi taki, bym powiedział, bardziej cool smażol, nie? Że też po prostu jednak z większym flow i mniej może dosadny i zgrabniejszy, ale po prostu taki wyśmiewający, nie? No i pogardliwy, nie? Po prostu ten wydźwięk jest. Ty piszesz tak, że jak gdyby pozbierać z wiejskich, miejskich ulic szczeki, pierdy i wrzaski, a potem ułożyć coś o czułości. Tak? Że może taka strategia. I to jest, nie? Manifestowe zdanie w tym pierwszym rozdziale. W sensie jedno z paru No i staram się, nie? Pozbierać, bo ja byłem i na jakichś uliczkach na wsi, w mieście już też mieszkam od 7 lat, więc też jakieś pierdy, wrzaski i żeby to wszystko próbować ze sobą zestawiać, też z właśnie obcymi urządzeniami, nie? Bo ja zabieram tutaj, w sensie zbieram tutaj cały arsenał różnych konwencji, które pracują po to, żeby jakby ostatecznie ulotniło się to ciepło, nie? Że to jest jakieś moje drugie założenie w tej książce, że najpierw jest ta schizotaktyka i schizolotność, którą staram się uprawiać w Trash Story. I to jest o mnie, a druga rzecz dotyczy czytelnika i bardzo chcę, żeby właśnie tak jak Ryba napisał mi z tyłu książki, nie? Żeby ta pompka się oczyściła. Jak ja usłyszałem, w sensie jak przeczytałem, to zrobiło mi się nie tyle bardzo miło, co byłem dumny, bo rzeczywiście chciałem coś takiego osiągnąć. Już od czasów, kiedy oglądałem Hala Hartleya i myślałem, że można tak fantazjować i dopisywać tak absurdalne zakończenia po to, żeby jak u Hala Hartleya śmieciarz został noblistą, nie? Bo to się dzieje w Henry Fullu u niego. Wiesz co, jak ty jesteśmy przy Rybie, o tym, co ci napisał, to ja też bym nawiązał do tego, co o twoim projekcie napisał Dawid Kujawa, że napisał tam dużo ciekawych rzeczy, pewnie gdzieś tam wybrzmią, nie będę ich czytał. Natomiast chodzi mi o to, że dostrzega potencjał psychodeliczny w twoim pisaniu i że to jest jakby, otwierasz trochę nowy rozdział pisania psychodelicznego w Polsce, zwłaszcza w polskiej prozie. Chciałem cię zapytać o kategorię stonerowości, bo nie jest pewnie dla naszych widzów tajemnicą, że razem robimy stonera polskiego od paru lat tam z przerwami.
Gdzieś tam razem formowaliśmy jeszcze z Pawłem Harlenderem oczywiście i z innymi ludźmi, którzy przewijali się przez naszą redakcję to pojęcie stonera. Cały czas je dyskutowaliśmy, cały nie? Czas gdzieś tam tak je redefiniujemy sobie. No natomiast ty postrzegasz swoją książkę jako stonerową i czy to jest taki stoner, jakbyś chciał widzieć stonera właśnie? No, że na pewno napisałem taką książkę, jaką chciałbym czytać, że to było dla mnie ważne i rzeczywiście to zrobiłem, ale też kategorię stonera albo psychodeliczności definiowałbym na jej przykładzie przez to, że ja bardzo staram się wymyślać w literaturze, żeby narkotyk nie pracował na zasadzie zapośredniczenia, że o, bohater ma bombę po tym, że zapalił lufkę z kolegą i teraz będzie głodny i nie wie, co ma zrobić, ale pomyśli też o tacie i to jest taki sprytny zabieg narracyjny, nie? Tylko raczej staram się te narkotyki wymyślać przez, w sensie szukać ich w fasolce, którą je Kenny, albo w scenie, w której Andrzej robi teatr dla ubogich i napycha sobie jedzenie stopami do ust i to jest narkotyczne, albo psychodeliczne są gdaczące jak kury jedna przez drugą pralki, które opowiadają historię, nie? Tam i strasznie właśnie chciałbym utopijnie, w sensie czuję, że literatura jest idealnym miejscem, żeby utopijnie myśleć o narkotykach, nie? Że ja mam mocne poczucie, że rewolucja psychodeliczna gdzieś się nie udała i że skończyła jak hipisi w hedonizmie i samouwielbieniu, a literatura jest bezpieczną przestrzenią do tego, żeby wymyślić każdy możliwy drag i sprawdzić, co robi ze świadomością, więc to jest to miejsce eksperymentu, nie? A właśnie taki taka estetyka brania narkotyków, no ja jej mam gdzieś w sobie dużo, bo wychowywałem się na kontrkulturze filmowej ściąganej z torrentów. I wiem, że to jest ładne, piękne, gdzieś naturalnie myślę tymi kolorkami na przykład, nie? Bo to tak jakby, ja oglądałem bardzo wiele lat kino dla kolorków po prostu, że wiesz. Mhm, Ale jak mówisz, wiesz, o utopiach, to w ogóle u ciebie tworzenie światów równoległych, tak? Powiedzmy, bo jest ten utopijny potencjał i też jest pytanie, czy po to ci też była forma opowiadania, bo jednak to są, no ja to traktuję jako zbiór opowiadań. Mhm. Zazębiający się, nachodzący na siebie, oczywiście jest koncept z powracającym Kenem, do którego jeszcze wrócimy, który przetyka dane fragmenty. No ale ci bohaterowie, można ich określić jako różnych jednak, nie? Bo ja bohaterów. Za każdym razem uruchamiam inną konwencję, nie? Zaczynam od takiego jawnie autobiografizującego pisania, czyli to Kurnik jest silnikiem, nazywa się ten rozdział. I potem uruchamiam kolejne konwencje, więc no, myślę, że można Trash Story traktować jako zbiór opowiadań, ale ja o nim w pewnym momencie zacząłem myśleć jako o opowieści eksperymentalnej, że to są po kolei otwierane światy za pomocą jednej strategii i praca jakby całości na powiedzmy kilku głównych silnikach, o których już też mówiliśmy, nie? Okej, przeczytam takie zdanie. Pamiętam opowieści o młodości Rudiego Schuberta i historię mężczyzny wyglądającego jak drzewo. Jest to moje jedno z ulubionych zdań, dlatego je sobie wynotowałem z tej książki, ale jeżeli autobiografizm, jeżeli też ten potencjał stonerowy, no to musimy, znaczy musimy, możemy i do tego nawiążemy, porozmawiać trochę o duchu, o dochologii. Jest też moment, gdzie, znaczy moment, momenty, gdzie oddajesz głos przedmiotom, tak, gratom.
Podobnie skojarzyło mi się to z tym, na przykład jak Jacek Paśnik w swoim debiucie, który też jakoś się teraz pojawia na dniach, i też Jacek nazywa, Paśnik jako dziecina ma patronat nad Trash Story. Okej, okay, i to się, wiesz, to się spina. My mamy ten, mamy bo poczucie. Tam ma nazwane, wiesz, tam poświęca przedmiotom w ogóle, obiektom, nie? Bardzo, bardzo dużo przestrzeni. Tak samo Wojtek Kopeć w swoim debiucie poetyckim Przyjmę, oddam, wymienię, też właśnie oddawał jakby trochę głos przedmiotom. Ale jeżeli chodzi właśnie o duchologię, to tam miałeś jeszcze jeden taki fragmencik, że nie zacytuję dokładnie, bo go zgubiłem, ale chodzi o to, że wspominasz wspomnienia o wspomnieniach. Jakby, że oglądanie telewizji, wspominasz oglądanie telewizji i pamiętasz to, co widziałeś wtedy w telewizji, to, co czerpałeś z pewnych przedmiotów, pojawiają się właśnie, no nie wiem, pojawiają się takie duchologiczne przedmioty w stylu po prostu, nie wiem, tego, co ci towarzyszyło jako dzieciakowi. Tak, nie? Bo ja i te przedmioty, one się wyłoniły z takiej jednej próby, kiedy ta książka jeszcze nazywała się Schizolotka i była bardziej dramatem eksperymentalnym niż powieścią eksperymentalną czy zbiorem opowiadań. I zebrałem tam sobie różne przedmioty, w zasadzie one mi wyskakiwały, bo ja wtedy odkryłem taki mechanizm, który też jest jednym z głównych mechanizmów w tej książce, że co się dzieje, kiedy napisze się jakiś podmiot, potem jest dwukropek i on może coś powiedzieć, nie? I w zasadzie co można sobie napisać? Można sobie napisać hulajnoga. I co może powiedzieć hulajnoga? Hulajnoga może, kurwa, powiedzieć wszystko, bo to jest literatura. Z jednej strony trochę forma dramatu, ale z drugiej strony wydało mi się to bardzo poetyckie. To jest coś, co ja lubię robić bardzo w poezji. Właśnie, bo ja z jakimś cudem nie skończyłem tego wątku o polskiej poezji, bo to było równolegle z odkrywaniem przeze mnie, na przykład czytałem wtedy Kości pod pieczeń, Baby Boom Spindlera i Kaczanowskiego. Byłem wtedy niedawno, świeżo po pierwszej lekturze 13 sztuk Piotra Janickiego. Nie? Poznaliśmy się, kiedy ja zaczynałem pisać, w zasadzie poznaliśmy się, nie? Czyli to jakby też wyskoczyło, był twój projekt pierwszy, czyli Robodramy, rok po tym, jak się poznaliśmy i zacząłem robić Stonera. Ja wtedy gdzieś też już od paru miesięcy pisałem, gdzieś wszedłem w to pole. No i w zasadzie teraz mógłbym zrobić całą litanię, nie? Oczywiście, że mam standardowe pytanie o inspirację, więc możemy już je odbębnić teraz, nie? No to jest ich w chuj, nie? I właśnie strasznie kocham literaturę i chciałbym pisać tak, żeby ludziom od czytania mnie chciało się pisać. Właśnie nie na zasadzie, że o, teraz muszę przeczytać kogoś tam, bo Górniak ciekawie porusza ten temat. Tylko raczej że wyobrażam sobie lekturę mojej książki na zasadzie też chcę dołączyć do kolektywnego układu wypowiedzi pola literackiego i takich w ogóle fajnych chłopaków i dziewczyn, którzy robią, piszą, nie? Wymyślają światy. No to fajny cel, myślę, że wiesz, że jest zrealizowany, bo jak czytałem twoją książkę, to aż przybierałem nogami, żeby sam coś popisać. Po prostu. To jest super. I to jest dla mnie artystycznie, nie? Że to działa bardzo, bardzo mocno. Jak jesteśmy przy inspiracjach, to George Sanders na przykład byłby ten? Nie, bo miałem ale taki David po prostu, Foster, wiesz, Wallace, nie? Tak. No chociaż teraz właśnie jakoś chciałem od drugiej strony zaczynać, nie? Czyli Selin, Sosnowski, Janicki, Rybicki, o Matwiejczuku już mówiłem, kto tam jeszcze? Matwiejczuk, Sosnowski, Rybicki, Biedrzycki, Janicki. Nie? Piotr Janicki jest strasznie dla mnie ważnym poetą. Delillo i Filip Roth, Matwiejczuk, Thierry Aury, Gertruda Stein, Elfriede Jelinek. Matwiejczuk, Tomas, kurwa, Bernhard, Zebald, Bolaño, Roberto, nie mogę zapomnieć. No i Franz Kafka jest najważniejszy.
znasz trochę znajomych. 25 lat. Mam trochę znajomych i mogę opowiedzieć anegdotę, którą opowiedział mi jeden z moich znajomych, którego chciałbym pozdrowić. I jesteśmy sąsiadami od niedawna z Jerzym Andrzejewskim i powiedział mi, że to już jest potwierdzone, że popularność chłaski w perelowskiej Polsce jest takim wymykiem obleśnie maczystowskiej gry linii kulturalnej partii, która tłumiła afekty pisarstwa szalenie współczesnego Jerzego Andrzejewskiego, promując jakiegoś chłopaka zafiksowanego na punkcie swojej fajności, nie? W sensie Johnny Bravo XX wieku. I tak, okay. No, w sensie, to tak by to chciałbym skorzystać właśnie z tych, że znam tyle wybitnych, że znam wszystkie najwybitniejsze umysły swojego pokolenia. Mimo że Jerzy Andrzejewski jest starym bykiem, to jak chodzimy sobie po mieście, to zawsze ryba mówi, dokąd idą młodzi autorzy. Okej, okay, no to mamy tutaj twoje inspo, ale jeżeli chodzi o bohaterów popkultury, nie autorów, no to mamy tak, mamy Kennego z South Parku, którego sprawdziłem, że jest z South Parku, bo nigdy go nie oglądałem. A ja mogę powiedzieć, że nie lubię South Parku, tylko nie lubię. Właśnie dlatego, że dla mnie to jest przykład robienia takiego politycznie znaczącego humoru, który jest strasznie prosty i taki poprawiający humor, ale na zasadzie samozadowolenia, nie? Że o, będziemy się śmiali teraz z realiów politycznych Stanów Zjednoczonych przez tą kreskówkę i to jest maszynka do robienia tego, no, właśnie do generowania takiego trochę lipkowego humoru, ale świetnie skonstruowana maszynka, dlatego ten Kenny i jego i to, że on na początku South Parku był regularnie zabijany przy zawsze tym samym okrzyku Kyla, o mój Boże, zabili Kennego, wydranie. Bardzo uruchomiła się moja wyobraźnia, kiedy podebrałem South Parkowi Kennego, żeby zobaczyć, jak on będzie pracował, kiedy będę sprawdzał, co się z nim dzieje, kiedy on wstaje po tym, kiedy po raz kolejny został zabity. I skojarzyło mi się to z tym, że on po prostu idzie na chatę i na tej chacie jest zimno i brudno i jest mu źle. Ale właśnie wiesz, no nie tylko Ken, nie? Tylko sporo twoich bohaterów wpada w takie lupy, nie? W ogóle ja sobie, wiesz, wypisałem, że to jest sęk, lęk, piwko, robota, nie? Że często to są takie jakieś, wiesz, jakieś schematy, z których ciężko się wyrwać. Też sobie zapisałem sobie, że no jest ten czynnik postapokaliptyczny, trochę, czy wydźwięk, że kojarzysz motyw, że ostatnio na którymś z chińskich streamingów zmienili zakończenie Fight Clubu. Nie. Zmienili zakończenie Fight Clubu, że nie ma tego całego rozpierdolu, tylko że po prostu tam Tyler nie idzie do szpitala, potem wyzdrowiał, wychodzi i wszystko jest spoko. Wiesz, ja bym zrobił zakończenie, bo ja też nie lubię zakończenia Fight Clubu. Ja bym zostawił tych wszystkich ładnych chłopców w piwnicy, żeby się cały czas bili na pięści, bo to w sensie o to tam chodziło, nie? Tak, to nie jest jakiś klub metafizycznego myślenia o współczesności, tylko oni się tam mieli bić i ja się czuję przez takie mącenie jak Fight Club oszukany za każdym razem. I no ja tak skojarzyłem sobie, że u ciebie tak jest, że trochę tego, wiesz, Tylera, który tam chciał się po prostu bić z innymi ziomkami, nie? Potem dorobili mu tę całą metafizykę, ale to jest spoko, zabieramy cię, w sensie przywracamy cię społeczeństwu, ale wpadasz w ten loop, nie? Że w sensie jesteś odarty z tych wszystkich dziecięcych marzeń o wielkim życiu, o wielkim sensie ciekawym. Tak czy naprawdę, czy właśnie taka paranoja dotycząca oszukać przeznaczenie, nie? Jest historią detektywa samozwańczego, który orientuje się, że wszyscy pozostali laureaci konkursu na esej katyński w 2008 roku zginęli w dziwnych okolicznościach i on snuje swoje dochodzenia. I dla mnie te wszystkie historie są
właśnie jakimś takim strasznie gorzkim mierzeniem się z tym, że to przeznaczenie dwukropek jest. I ono jest właśnie robione przez takie instytucje jak Eseje Katyńskie, Warunki Zatrudnienia i Paranoja, nie? Która też jest jakąś mocną jednostką obiegową u mnie. Jak masz też innych bohaterów, właśnie jak daliśmy też o ducho, no w sensie, bo to są rzeczy dobrze znane popkulturowo nam z, no już czasów, powiedzmy, jak byliśmy, nie wiem, chłopakami małymi, nie? No bo mamy GTA, tak. Tam jest w ogóle piękny ustęp, jak gość na początku zabija babę, a potem włącza się w korek, bo chce dołączyć do społeczeństwa, być już normalnym obywatelem. Nie, to było piękne. Bardzo mam wrażenie, że to jest pokoleniowe doświadczenie, właśnie nie samo GTA, tylko taki moment dziecięcej nudy, w której już nie chcesz zabijać kolejnych ludzi w tym GTA, bo już tak dawno zostałeś zbrodniarzem wojennym, bo masz kody, więc myślę, że bazooka plus tyle tysięcy zabitych ludzików to tak, ale i nagle znajdujesz sobie auto, którego nie chcesz zepsuć i jeździsz, nie? I jeszcze masz 3 godziny, zanim rodzice wrócą z pracy. I po prostu jeździsz w kółko tym autkiem, nie w kółko, bo tam nie można jeździć w kółko, to jest pięknie stworzone, no ale właśnie myślę, że to jest opowieść o takim dziecięcym doświadczeniu nudy w dekoracjach neostrady. Mhm. A w takim razie powiedz, co ty wiesz, co ty w ogóle zrobiłeś z Krową i Kurczakiem, nie? Bo tak, zrobiłeś. W pierwszym zdaniu jest hołd dla Piotra Jańskiego. Kurczak jest. Kurczak był patusem, strasznym patusem, Kurczak był strasznym, ale rozpadam się na tyćki po jego śmierci. I rozpadanie się na tyćki jest kategorią z twórczości wybitnego supraślańskiego poety kapitana Janickiego. Bo wiesz, bo ktoś ci by mógł tutaj posądzić o jakieś, wiesz, zabawy postmodernistyczne, nie? Ale tutaj chyba byś tą odbił piłeczkę. No powiedziałbym, że tak, że ja się nie bawię. W sensie ja piszę na śmierć i życie, więc jakby ktoś mi powiedział, że to jakie zabawy. Mhm. To po co ci ten popkulturowy sztafasz? Czemu patus nie nazywał się patusem, tylko kurczakiem, nie? Bo to jest bardzo silnie pracująca w głowach wielu umysłach konwencja, nie? Że tam już ten kontekst, on albo jest, albo mam nadzieję, że dać sobie, że można sobie go gdzieś wyobrazić, nie? Na zasadzie, że ten świat właśnie taki kreskówkowy, on gdzieś na którymś tle tam wciąż pracuje i ja mam bardzo dużą satysfakcję z tego, żeby wziąć obcą konwencję i zobaczyć, jak będzie pracowała w nowym zestawieniu. To jest bardzo dużo rzeczy potrafię wtedy odkryć na zasadzie takich połączeń, nie? Że co gdyby właśnie krowa wygłosiła w zasadzie mowę pożegnalną dla kurczaka, nie? Który był strasznym patusem. Ale też... Przepraszam, jeśli wchodzę w słowo, po prostu mamy do zaczepienia, a też czas ograniczony, no bo dalej mamy Waldusia Kiepskiego, nie? Z którego robisz najsmutniejszego człowieka świata. Tak, naprawdę, no, jego historię, robię, biorę Waldusia Kiepskiego, który jest synem Fertka i jego śmiech stał się śmiechem kretyna już jakby na wiele lat. Ale po to, że po pierwsze on jest częścią krajobrazu mojego dzieciństwa, dlatego że Kiepscy byli bardzo szeroko emitowani w telewizji, a ja jestem człowiekiem z poczuciem humoru, więc ci Kiepscy mi się strasznie spodobali, ponieważ jest to... A właśnie przy inspiracjach nie mówiłem o Brechcie, to teraz powiem, że Kiepscy są brechtowscy, już też będzie dopisany. Ale no i stwierdzono, że ten Walduś i że to jaką... Jak ja go teraz widzę jako tego cyca, nie? Że to jest świetna okazja, żeby opowiedzieć mitologię smutnego chłopca, że pomyślałem, że spróbuję
No i ten smutny chłopiec stał mi się maszynką do robienia apokalipsy tam. A czy kiepscy byli klasistowscy? Nie. Nie byli klasistowscy. Właśnie ani trochę. Nie? Myślę, że to jest, że kiepscy są bardzo mocno z takiej właśnie brechtowskiej tradycji humoru, który konfrontuje, a nie... Okej. Okay. Mówimy tutaj o jakichś schematach bawieniem się gatunkami. No to wprost tam wybrzmiewa u Ciebie kino gatunkowe. Jest jedno z rozdziałów czy opowiadań, tak zatytułowane? Czy kino zemsty, tak. Dlatego też no, wiem, jak film Ci jest bliski jako medium, jako zajawka. Też jako inspirację bym u Ciebie upatrywał Mumblecore? Bardzo. To w sensie myślę, właśnie... Bracia Duplas, ten taki gość, wiesz, wysłałeś mi kiedyś Portykus, nie? Tak, George Portykus. Typ w filmie siedzi i pije orężady i gra w grę, nie? Relakser. W relakserze, nie? I tak mi się skojarzyło z niektórymi bohaterami. No to jest film, który się nazywa Małpa i jest o piromanie. I w ogóle jakoś dla mnie wrażliwość tych... Bo właśnie tego pokolenia, które w Stanach robiło Mumblecore, nie? Że oni nagle zdecydowali się na to, że bohaterami ich filmów będą ich znajomi, a jak się tak sobie przyjrzeli, to wszyscy noszą takie gacie, takie dżinsy szerokie, koszula w kratę i przeżywa strasznie, nie? Różne rzeczy. Przyjeżdża do domku w górach coś przeżywać i co się dzieje w domku w górach? Siedzi siostra jego przyjaciółki, która też tam przyjechała przeżywać. I oni siedzą i rozmawiają i właśnie coś tam pod nosem się dzieje i potem pójdą pograć w paletki jakieś i lunch sobie zjedzą na trawie, a jakoś strasznie dużo się tam przepuszcza w błahych rozmowach jest umocowany bardzo duży ładunek czułości, nie? I też humoru, to co im się przytrafia, że w Mumblecore ludzie też mają absurdalne marzenia, nie? Budują w piwnicy miotacz ognia albo statek kosmiczny. Nie statek kosmiczny, tylko maszynę do czasu minie. W jednym, wiesz, albo biorą pieska i jadą na Alaskę, nie? Wendy i Lucy. Wiesz, u Duplasów jest tak, że goście grają sobie, dwóch kumpli zawsze sobie gra w tenisa czy w badmintona, nie pamiętam. Potem zawsze jedzą pizzę z mikrofali. Gość, wiesz, choruje na raka. Więc jadą razem kupić leki, które pomogą mu się zabić, nie? Po prostu, bo no to jest czułość, nie? Tak. W sensie to jest to, co... albo no, właśnie Hal Hartley, nie? Który doprowadza do spotkania zbuntowanej kilkunastoletniej dziewczyny z 30-letnim kolesiem, który nosi w kieszeni granat, ale kocha literaturę i dlatego jest bohaterem pozytywnym w uniwersum Hala Hartleya. A ja mogłem się z nim utożsamiać. Mati. Nie tylko proza u Ciebie, dramat, teatr, spektakl. Teksty dla teatru. Teatru. Bym się upierał, bardziej żeby przy to tej kategorii, tak? Traktować, bo bo ma tutaj nazwa jakoś dla mnie znaczenie w takiej teatralnej muzyce, że ja też bardzo wiem, po co piszę dla teatru. I to na pewno nie jest demiurgiczna potrzeba tego, żebym ja stworzył świat, który teraz wyjdzie grupa rekonstruująca jakieś moje, co mi się tam w głowie pojawiło i chciałem, żeby było na scenie. Tylko przychodzę do ludzi zajmujących się inscenizacją i do albo performowaniem z tekstem, który ma być początkiem przygody, procesu, albo piszę teksty podczas procesu. To też zależy od właśnie jakiegoś przyjętej umowy danego procesu teatralnego, ale jest to dla mnie super miejsce, teatr, jako bardzo czuję tą umowę, na której on się opiera, nie? Że spotykamy się w konkretnym miejscu i teraz będziemy tworzyli jakiś inny świat, który jest umowny, nie? Że gesty mają jakąś swoją inne znaczenie, no nawet nie znaczenia, tylko inną ciężkość, nie? Że położysz
stolik na scenie, to też jest coś innego. I właśnie jak można byłoby kogoś, właśnie ludzi, którzy przyjdą zobaczyć te światy, z czymś skonfrontować, z czym ja bym się chciał konfrontować i z czym chciałbym, żeby konfrontowali się performerzy, z którymi pracuję. I gdzieś też to jest wyjście do ludzi bardzo, nie? Ale ja na początku przygody teatralnej miałem mocne przekonanie, że będę dramaturgiem, właśnie obecnym w procesie. Ja bardzo lubię proces teatralny, dobrze się w nim czuję jako człowiek. Nie? W ogóle czas spędzony z aktorami jest pięknym czasem, bo to są ludzie, którzy świetnie jajcują z jednej strony, a z drugiej strony coś mega, mega mają tak poprzestawiane w głowie, żeby właśnie w tych warunkach próby tam wychodzą wielkie wrażliwości. I ja myślałem, że będę takim obecnym, ale przez właśnie miłość do teatru, że chcę być w środku, ale potem wraz z jakimiś kolejnymi próbami, projektami jednak zrozumiałem, że moje miejsce w teatrze jest u siebie przy biurku. Kiedy ja wstaję przez ileś tam dni rano i mówię, muszę zrobić teatralną robotę, muszę napisać tekst, który skonfrontuje z tym albo z tamtym i jestem odpowiedzialny za to, co ci ludzie będą performowali, żeby im się dobrze to performowało, żeby światy kolejne otwierały się na scenie, nie? Bo to jest o tym, że ja jako osoba pisząca dla teatru mam kompetencje otwarcia świata, aktor wyperformowania go i musimy się razem znaleźć. A jeszcze cały czas pamiętać, że dobra praca teatralna to jest dla teatru, którego jeszcze nie ma. Okej. Okay. Mhm. I to nie ja powiedziałem, tylko inny z moich kolegów, Heiner Miller. Okej, okay, no to ci twoi koledzy to są fajni ludzie. Mateuszu. I koleżanki. I koleżanki, i osoby koleżeńskie. I Filip Matwiejczuk. I Filip Matwiejczuk. Powiedz w takim razie, zaraz wychodzi Trash Story, piszesz dla teatru. Jeszcze jakieś plany artystyczne na najbliższą przyszłość? 10 kwietnia jest premiera Jezusa w ramach festiwalu Nowe Epifanie. I to będzie spektakl dwa pokazy będą w ramach festiwalu, potem spektakl będzie w Wałbrzychu, w Teatrze Dramatycznym. No i chyba już też można mówić o tym, że Trash Story będzie w Teatrze Nowym imieniu Kazimierza Dejmka w Łodzi. I też zapowiadają się jakieś inne rzeczy. W sensie myślę, że będę pisał dalej dla teatru. A to, co mogę w tym momencie powiedzieć i już na przykład mam zapłacone za jakąś robotę, no to jest Jezus, na którego bardzo zapraszam, ponieważ robiłem co mogłem, żeby sklecić tam szeroko zakrojony atak kulturowy na świętą instytucję rodziny. Okej, Mateuszu, dziękuję ci bardzo. Dziękuję, za rozmowę. Super, by się rozmawiało. Dzięki serdeczne. Polecam państwu książkę Mateusza. Polecam również inscenizacje, które odbędą się na deskach różnych teatrów na podstawie jego tekstów. Dziękuję bardzo państwu za uwagę.